Przestępczość gwałtownie spada. Można nawet powiedzieć, że spada na łeb na szyję. Mamy do czynienia z dużym deficytem przestępców. Po aresztowaniu Mazura, mimo że za granicą, przestępczość spada w naszym kraju, co jest fenomenem na skalę światową. Niestety, przestępcy nie dotrzymali swoich obietnic i przestępczość spada dalej. Gdy wychodziłem rano, przestępczość była tak niska, że bałem się wyjść z domu. Teraz jest jeszcze niższa, z pewnością. Drodzy Państwo, doszło do tego, że przestępców musimy szukać w Sejmie. Każdy z nas może się przekonać, że przestępczość spada. Nagrałem to na taśmie. Na szczęście ustabilizowaliśmy przestępczość na poziomie Sejmu. Aby powstrzymać spadek przestępczości, staramy się ściągnąć do Polski Mazura. Ale nie tylko, także Ślązaka, Łęka i kilku Hanysów. Apeluję do wszystkich, nie bądźmy obojętni na spadek przestępczości. Tiki down! Tiki, 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 da! Tiki down! Tiki, tiki, da, da! Tiki down! Tiki, tiki.